Według zapewnień rządu w ciągu najbliższych 10 lat MON przeznaczy na modernizację polskiej armii niebagatelną kwotę 130 miliardów złotych. Jak owocnie wykorzystać te środki? Wiedzą dobrze w gliwickiej firmie Obrum. Ośrodek uzupełnił właśnie szkoleniowe Centrum Symulacji Wojskowych, nowoczesną pracownię projektowo-rozwojową. Tutaj będziemy projektowali pojazdy i inne urządzenia mechaniczne, które będziemy projektowali jako urządzenia, które mają w przyszłości służyć użytkownikom, zwłaszcza w zakresie obronności. To, co tutaj się dzieje, jest powiązane z tym, co się dzieje na dole. Czyli tutaj nasi ludzie siedzą i opracowują technologię, po prostu programują, tworzą grafikę, tworzą pewne scenariusze misji, a na dole mamy nasz warsztat, którym te wszystkie rzeczy spinamy do kupy i tworzymy jedno działające rozwiązanie. Głównym zadaniem centrum będzie projektowanie wozów wsparcia bezpośredniego. To tu będą trwały prace nad przygotowaniem prototypu potężnie uzbrojonego lekkiego czołgu, okrzykniętego przez media następcą wozu bojowego Anders. W tej chwili fizycznie przygotowywane są założenia techniczno-taktyczne, co oznacza, że przygotowujemy generalną koncepcję kształtu pojazdu, jego rozmiarów, ale także definiowanie prędkości. Prototyp powinien być gotowy pod koniec 2016 roku. Zarówno praca nad nim, jak i innymi projektami realizowanymi w Obrum to część poważnego projektu wzmocnienia polskiej armii. Widać, jakiego dokonujemy skoku do przodu, jeśli chodzi o technologię wojskowe. Tutaj w Obrum, w Gliwicach widać to najlepiej. Musimy dobrze rozłożyć te wydatki na całe 10 lat. Musimy wprowadzić różne modele zakupów, od takich zakupów w całości na zewnątrz, ale z możliwością udoskonalenia danego produktu u nas w kraju, czy jakiegoś elementu uzbrojenia, aż po kilka modelów. Na końcu jest wykonanie całości uzbrojenia przez polski przemysł zbrojeniowy. W osiągnięciu tego zadania ma pomóc mariaż środowiska wojskowego ze światem nauki. W tym celu Obrum nawiązał współpracę m.in. z Politechniką Warszawską. Razem z Uczelnią Wyższą firma tworzy bezzałogową platformę lądową. Te bezzałogowe pojazdy, one mają służyć wielu zadaniom, m.in. rozminowywaniu terenów, na których nieprzyjaciel ułoży miny. Mają służyć transportowi, także czy wyciąganiu z terenów zagrożonych osób, które znalazły się jako ranne na polu walki. W Obrum pół żartem, pół serio mówią, że obok dotychczasowej dewizy Wojska Polskiego Bóg, honor, ojczyzna, powoli pojawia się nowa: wiedza, ambicja, technologia.